tym roku Fundacja Lotto organizuje po raz kolejny fantastyczny projekt o nazwie Odlotowa Jazda. Dzięki temu projektowi organizacje pozarządowe w naszym kraju mają możliwość rozpisania swojego projektu i walczenia o dofinansowanie ze środków fundacji. 50 organizacji pozarządowych, które zakwalifikują się do tego projektu, ma możliwość gromadzenia kilometrów. Dzięki temu każdy w naszym kraju, który jeździ na rowerze, od małego, po starszego, po osobę niepełnosprawną, ma możliwość gromadzenia kilometrów i przekazania na odpowiednią fundację dzięki aplikacji Endemondo. W poprzedniej edycji wśród moich znajomych wiele osób zaangażowało się w odlotową jazdę i szczerze mówiąc byłem zaskoczony tym zafascynowaniem rowerem. Dzięki Rafałowi Mikołajczykowi, który zachęcił mnie do udziału w akcji zbierania kilometrów, zachęcił mnie, żeby jeździć rowerem miejskim od pracy do pracy. No i tak naprawdę zaczęła się moja przygoda ze zbieraniem kilometrów i pomoc osobom, które tego potrzebują. Rower, mogę świadomie powiedzieć, i emocje z nim związane ukształtowały mój charakter przez te kilka lat, kiedy jeżdżę na nim, bo to warunki atmosferyczne, to ciężkość terenu powoduje, że wzmacniam moją wytrzymałość, moją psychikę, moje podejście do życia. Poruszanie się w XXI wieku rowerem przynosi taką wolność. Rower łączy ludzi, rower ma duszę i myślę, że jeżeli możemy gromadzić kilometry zgodnie ze swoją pasją jeżdżenia na rowerze i pomagać innym, to jest niesamowity cel. Cześć, serdecznie zapraszam do zbierania kilometrów do akcji Odlotowa Jazda z Fundacją Lotto. Wsiadamy na rower i 1 lipca do 15 września kręcimy kilometry. Do zobaczenia na wspólnych ścieżkach.